Gdy w drugiej minucie meczu Widzewa Białe Stroje ze Śląskiem Marek Koniarek zdobył prowadzenie dla Łodzian, 3,5 tysiąca widzów było przekonanych, że wrocławianie poniosą kolejną dotkliwą porażkę. Widzew grał jednak chaotycznie, widać było brak kontuzjowanego Leszka Iwanickiego i wynik długo nie ulegał zmianie. Kończący mecz w dziesiątkę wrocławianie, usunięty z boiska Marcin Hajtot, stracili drugą bramkę w 90 minucie. Ryszard Czerwiec pokonał Matyska. Widzew jedynym zespołem bez porażki.